Mamy patrolcy i reakcję z hotfix numer 8. O godzinie 18:30 gra ma być off przez 2 godziny. Ruiny teraz mogą być grane tylko solo albo duo. Czyli ruiny usunęli trójki z ruin, bo wcześniej ruiny były tylko na trójki. Weapon damage gap between the different grades has been reduced. Czyli po prostu zmniejszy różnicę w damage'u broni pomiędzy rzadkościami. Czyli no, będzie mniejsza różnica między zieloną a legendarną bronią na przykład, nie? I tak, i teraz mamy nerfy. Nerf Stiletto Daggera, Short Sworda, Rapiera, Horseman Axa, Falchiona i Crossbowa. Dodatkowo mamy buffy do Spyhandera, Wizard Staffa, Halabardy, Feeling Axa i Berdysza. I giga mocno zbuffowali Viking Sworda i Chris Daggera. Czyli itemy, ten Viking Sword w ogóle przez nikogo nigdy nie był grany. Więc dlatego go buffują. Aha, no i latarnie. Im lepsze quality latarni, tym mniej zabiera move speeda. Co to jest? Cult Rob's Ability. Co to jest? Ktoś wie? Bo zredukowali cooldown o połowę. Jest jakiś rogal na czacie? Slow duration increased. Z 2 do 3 sekund. I co? Ability count reduced from 6 to 4. Aha, no i tutaj na ruinach na końcu strefy były gwarantowane zawsze 3 niebieskie portale i teraz to będą po prostu 2 single portale. A były tak jakby wjeżdżały 3 niebieskie portale w kupie, tak jak wjeżdżają czerwone, nie? Aha, nerf Goblin Cave'a, ty. Usunęli jeden portal na końcu. Będzie ciężej wyjść z ostatnich stref Goblin Cave'a. Bo jeden portal usunęli. No, tutaj coś naprawili z fighterem i shieldem. Crashe. Ta, usunęli, no. Usunęli wejście na high rollery. Będą darmowe. O kurde. Trade i high rollery są zablokowane, dopóki nie przegrasz, nie, przez 120 godzin na kontach, no w sensie na kontach, które nie mają 5 dni. Czy jak kupisz gierkę, to musisz poczekać 120 godzin, żeby wejść na trade'a albo high rollera. O pierdziele. Developer comments. Dobra, tutaj eksperymentują właśnie z ruinami, że będzie duo zamiast trio. Aha, bo ludzie chcieli po prostu duosy, nie? Tak, to jest po to, żeby ludzie nie kupowali kont, nie farmili golda i nie sprzedawali tego, nie? Tego od razu. Dobra, będą planują cały czas zmieniać, jeżeli chodzi różne rzeczy, jeżeli chodzi o ilość portali, map size, czas stref i wszystko jest bazowane na feedbacku graczy i eksperymentalnie usuwają opłatę wejściową na high rollera. No, czyli po prostu wjeżdżamy za friko na high rollerki. No i tutaj zmniejszają różnice, nie? Pomiędzy itemami, jeżeli chodzi o quality itemów. Czyli teraz szara broń od legendarnej będzie maksymalnie się różniła, jeżeli chodzi o damage, 60-70%. I tu prawdopodobnie chodzi o to, żeby po pierwsze ludzie nie latali z samymi fioletowymi itemami, a po drugie chodzi też o to, żeby nowi gracze mieli większe szanse coś ugrać, nie? Patch jest dzisiaj o godzinie 18:30, 2 godziny off gierka. No i tu jest właśnie to, że zablokowali za time gate'em tego trade'a i high rollera po to, żeby cheaterzy nie wchodzili, czy ogólnie exploiterzy, nie? Bo oni mogą sobie kupować konta i wchodzić od razu, a teraz gdy się mogli, a teraz już nie mogą. O! Czekajcie! Zauważyli dużą ilość trybujących się graczy na Goblin Cave'ie po odpaleniu VoIP'a. Aha, czyli chcą zostawić wolność graczom do interakcji. Tak, to prawda, no, że ludzie, którzy będą wchodzić razem do kolejki i po prostu w duosach walić na solo, będzie normalnie nam to przeszkadzać na przykład, nie? Czyli przed tym, zanim zaczną banować takich graczy. Aha, czyli ten ostatni portal, który usunęli na Goblin Cave'ie, bo oni tutaj usunęli jeden portal na końcu. To jest właśnie po to, żeby gracze się nie teamowali, no bo jak się steamują,
jest szansa, że nie wyjdą obydwoje, nie? Czyli na razie nie chcą banować graczy za teamowanie się. Będą monitorować sytuację, no i zobaczą, jak to będzie dalej wyglądać z tym teamowaniem się, ale widzą problem teamowania się. I widzicie? To nie jest to, że tylko mi się to nie podoba, bo nawet twórcy gry to zauważyli. I że nie powinno tak być, że gracze się teamują na solówkach. I miejmy nadzieję, że dotrzemy do momentu, gdzie będzie można reportować ludzi za teamowanie się, na solówkach oczywiście, bo tam na teamach to niech sobie robią co chcą. Ale na solówkach za teamowanie się i nie wiem, będą dostawać jakieś kary. Ja nie mówię o permach, nie? Ale jakby taki gość dostał 1, 2 albo 3 dni odpoczynku od gierki, to wiedziałby, że kolejny raz już się raczej nie będzie teamował, nie? No, także tyle, no to czekamy na paczek.